Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W październiku tego roku w czeskiej Pradze na nieformalnym szczycie Unii Europejskiej ma zostać zainicjowana Europejska Wspólnota Polityczna. No, gospodarzem tego spotkania są Czechy, ponieważ one. Sprawują obecnie rotacyjne przewodnictwo w Unii Europejskiej i to właśnie Czesi będą decydowali, kogo poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej zaprosić na to spotkanie. Natomiast warto oczywiście podkreślić, że pomysł nowej europejskiej organizacji nie wyszedł od Czechów, ale autorem tej inicjatywy jest prezydent Francji Emmanuel. Macron. Ta propozycja pod pewnymi względami może przypominać podobną propozycję, którą w 1989 roku przedstawił François Mitterrand. Natomiast oczywiście inny jest kontekst polityczny, czy nawet geopolityczny tejże propozycji. 9 maja 2022 roku dobiegła końca konferencja w sprawie przyszłości Europy. Wspominałem o tej konferencji w jednym z odcinków podcastu geopolitycznego. Natomiast tutaj, na te, podczas tej konferencji, padła właśnie po raz pierwszy oficjalnie ta propozycja prezydenta Macrona właśnie 9, -9 maja utworzenia organizacji szerszej niż Unia Europejska. Szerszej, to znaczy takiej, która pozwoliłaby na stworzenie nowej struktury politycznej, w której państwa spoza Unii mogłyby współpracować z państwami członkowskimi w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo czy energetyka, szeroko pojęta energetyka. Organizacja ta którą prezydent Macron nazwał europejską wspólnotą polityczną, miałaby pozwolić na przystąpienie do niej takim krajom jak na przykład Ukraina. Ukraina, która jest obecnie daleka od wypełnienia bardzo surowych wymogów członkostwa w Unii Europejskiej. No i oczywiście warto, warto wspomnieć o tym, że także dosyć, dosyć przychylnie wobec tej propozycji zareagowali politycy niemieccy. Również pozytywnie zareagowali politycy włoscy, warto wspomnieć o premierze, byłym premierze Włoch Enrico Letti, Letcie, który, który powiedział, że zgodnie z obecnymi zasadami Ukraina nie przystąpi jego zdaniem do Unii Europejskiej do 2036 roku, co jest oczywiście związane z wdrożeniem różnego rodzaju obostrzeń, różnego rodzaju przepisów, różnego rodzaju oczywiście uregulowań prawnych, no i wypełnienia szeregu szeregu tak naprawdę warunków, także warunków ekonomicznych. No i jakie jest rozwiązanie? Enrico Letta wspomniał, że należy budować już teraz konfederację europejską, jak to określił, która ma, miałaby być instytucjonalnym miejscem, które dawałoby Ukrainie i innym państwom możliwość, jak to określił, cytuję, dołączenia do rodziny europejskiej. Także oczywiście warto, warto jeszcze przypomnieć, czym, czym była ta propozycja François Mitterranda z 1989 roku. Była to właśnie, właśnie koncepcja Konfederacji Europejskiej. konfederacji europejskiej. Zresztą ta, ta idea miała, że tak powiem, na, na celu także włączenie. W przyszłości Rosji do, do, tej, do tej konfederacji europejskiej, no co oczywiście w tych, w tych uwarunkowaniach geopolitycznych obecnych wydaje się, przynajmniej wydający się przewidzieć, przyszłości mało realne. Choć i takie oczywiście głosy się pojawiają. Mówiłem o koncepcji Matiasa Dypfnera wpływowego, wpływowego biznesmena, miliardera niemieckiego, który, który właśnie stworzył taką koncepcję. Ale oczywiście, tutaj koncepcja prezydenta Macrona nie idzie aż tak nie idzie aż tak daleko jest sporo miejsca i sporo mowy o kwestii roz, rozwoju demokracji, o stworzeniu przestrzeni dla polityki bezpieczeństwa, polityki energetycznej, transportu, inwestycji infrastrukturalnej, przepływu ludzi itd. itd. Natomiast jeśli chodzi o innych potencjalnych członków właśnie tej europejskiej wspólnoty politycznej, to wymienia się najczęściej Bośni i Hercegowinę, mówi się także o możliwości zaproszenia do tej, do tej inicjatywy i na ten szczyt do Pragi, Szwajcarii czy nawet Wielkiej Brytanii. 24 czerwca tego roku Rada Europejska ogólnie zaakceptowała ten projekt do dalszych, do dalszych prac. Natomiast warto oczywiście tutaj dodać, że ta inicjatywa francuska wywołała dosyć dużą Podejrzliwość w części państw Unii Europejskiej, w tym w Polsce i w krajach bałtyckich. Natomiast spotkała się z uznaniem w krajach Beneluxu, właśnie we Włoszech, w Niemczech również, chociaż Niemcy, jeśli, jeśli się wczytamy w niemieckie analizy, w niemieckie komentarze, to generalnie Niemcy uważają, że oczywiście warto rozwijać taką inicjatywę, ale raczej z tego wiele nie wyniknie. Natomiast co bardzo interesujące i co wymaga Szczególnego podkreślenia, ta inicjatywa spotkała się z otwarcią, niechęcią Ukrainy. To jest bardzo interesujące i to sobie oczywiście rozwiniemy za, za chwilę. Natomiast prezydent Macron wspomniał już po właśnie tej Radzie Europejskiej z, z 24 czerwca. O obradach tej Rady, że rozszerzenie może trwać latami, wymaga mnóstwo reform, natomiast europejska wspólnota polityczna ma być czymś takim przejściowym, aby stabilizować sąsiedztwo wokół Unii Europejskiej. To o to chodzi, aby właśnie wzmacniać relacje jako równorzędne podmioty, jak to jak to określił. Natomiast też warto, warto wspomnieć, że niektórzy dyplomaci w Brukseli nazywają ten projekt czymś takim jak europejskie G7, europejskie G7, które miałoby mieć także swoje jakieś ramy instytucjonalne, jakiś swój sekretariat i odbywać spotkania jeden do dwóch razy w roku. Wracając do kwestii reakcji Ukrainy. Myślę, że warto przywołać słowa Dmytro Kuleby, ministra spraw zagranicznych tego państwa, który w reakcji na propozycję prezydenta Macrona powiedział, że żadna alternatywa dla integracji europejskiej jego państwa jest nie do przyjęcia, nie do przyjęcia. Uznał projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej jako taką inicjatywę, która może trwale trzymać Ukrainę poza Unią Europejską. Nazwał nawet ten projekt dyskryminującym, nielojalnym i sprzecznym z publicznymi deklaracjami, które płyną z Francji i innych państw Unii Europejskiej. Tymi deklaracjami mówiącymi, że Ukraina należy do rodziny europejskiej. Tutaj oczywiście należy zastrzec, że tego 24 czerwca bieżącego roku, na podczas posiedzenia Rady Europejskiej, przede wszystkim doszło do no, takiej historycznej decyzji o przyznaniu Ukrainie, a i Mołdawii, a w niedalekiej przyszłości być może również Gruzji statusu kandydata do Unii Europejskiej i no, z tego punktu widzenia dyskusja, która pojawiła się podczas obrad Rady Europejskiej już po uzgodnieniu przez przywódców tego statusu kandydata dla Ukrainy i Mołdawii, wskazywała, że no, ta nowa wspólnota nie jest alternatywą dla rozszerzenia Unii. Chociaż oczywiście to wszystkich obaw nie rozwiewa i to nie tylko obaw, nie, nie tylko obaw oczywiście yy, ukraińskich. Mówiąc o konkretach, no, trzeba sobie zadać pytanie. Po pierwsze, czy ta europejska wspólnota polityczna będzie miała jakiś swój osobny... Budżet, czy będzie miała jakieś konkretne pieniądze? Po drugie, czy będzie miała jakiś realny wpływ na decyzje podejmowane przez Unię Europejską? I moim zdaniem, trzecie pytanie, które warto sobie tutaj zadać: czy nie jest to tylko no, swego rodzaju takie, można powiedzieć, Uśpienie sumienia przywódców europejskich, jeśli chodzi o zaproszenie Ukrainy, to znaczy no, danie pewnych, pewnej namiastki, pewnego substytutu, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, w ramach takiego, no, można powiedzieć, moralnego wsparcia dla. Dla Ukrainy, w kontekście wojny, oczywiście z Rosją, ale tak naprawdę, tak naprawdę no, wymiganie się od tych, tych, tych realnych perspektyw pełnoprawnego członkostwa. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie: czy taka wspólnota będzie miała jakieś pieniądze, no to myślę, że. Nawet jeśli już to, to niewielkie, nic nie wskazuje na to, aby był planowany jakiś większy, większy budżet. Pytanie, odpowiedź na pytanie drugie, czy będzie miała wpływ na decyzje podejmowane przez Unię Europejską, no też nic na to nie wskazuje. Nawet jeżeli będzie miała, to, będą to, to będzie to wpływ niewielki, zwłaszcza przez sceptycyzm Niemców, którzy oczywiście dali zielone światło do tej inicjatywy, ale nie dają jej większych szans, przynajmniej. Obecnie w sierpniu 2022 roku nic nie wskazuje na to, aby miało być, miało być to coś więcej niż jakaś, jakaś forma. Można powiedzieć, forum dyskusyjnego jeden, dwa razy, dwa razy w roku, która miałaby tak naprawdę uzupełniać debatę wewnątrz, wewnątrz Unii, Unii Europejskiej. No, na dziś ta inicjatywa jest bardzo mocno rozmyta, brak jest konkretów, natomiast odpowiadając na pytanie trzecie, myślę, że może być coś na rzeczy. Myślę, że przywódcy takich państw jak Francja, Niemcy czy Włochy będą chcieli przekonać swoje społeczeństwa do tego, że wspierają Ukrainę i dać jakąś. Taką formę namiastki, jakiś taki właśnie substytut pełnoprawnego członkostwa w Unii, a wiemy doskonale, że przecież to wsparcie realne, wsparcie militarne tych trzech państw w stosunku do wsparcia, którego udziela Polska, jest po prostu niewielkie. Także tutaj nie spodziewałbym się jakichś jakich wielkich rewolucji w najbliższym czasie, natomiast niewątpliwie warto zauważyć, że także nie ma żadnych. Propozycji rozwiązań strukturalnych, związanych chociażby ze swobodnym przepływem osób wśród takich państw, które, miałyby, które nie są dzisiaj członkami Unii Europejskiej, miałyby przystąpić do europejskiej wspólnoty politycznej. Zobaczymy oczywiście we, w październiku, jak się, jak się te sprawy potoczą. Natomiast na dziś, tak jak powiedziałem, moim zdaniem ta propozycja prezydenta Macrona to moim zdaniem próba raczej zapewnienia pewnego substytutu pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Dla takich państw jak, jak Ukraina. Dziękuję Państwu za uwagę.